No stąd on jest. No nie możesz się spietrać, nie? No trzeba. Musisz wziąć, wyjechać i... Dobra. Nie, jak się Norszer, to mam inne wyobrażenie. Dobra. A co? O, kurde. Już dupa normalnie zamarza od siadania na siodełku. No kapuzę zdejmę. To co? Oh, this is so easy? Siema, witajcie na kanale Enduro Sztambur. Przed Wami kolejny odcinek z serii Uczymy się latać dropy. I tak jak wszystkie poprzednie, będzie on miał miejsce na Mosornym Groniu. W poprzednim sezonie rowerowym został zrekonstruowany dość duży road gap, mający mniej więcej 3,5-4 metry wysokości i na oko jakieś 6-7 metrów przelotu. I jak tylko go zobaczyłem w poprzednim sezonie, to postanowiłem, że w kolejnym go wyczyszczę. No i dodam, że przeszkoda jest naprawdę onieśmielająca. Jak stanąłem tylko na wybiciu, to no powiem szczerze, nogi mi trochę zmiękły. No ale na szczęście byli ze mną tego dnia Radek i Mateusz, także nie przyszło mi mierzyć się ze strachem samemu, tylko mogliśmy się modlić na tym we trójkę. Więc po krótkim nakreśleniu sytuacji zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ajajaj. To jest bez sensu. Okej. Tu jest tak sketchy trochę, jeżeli chodzi o ten najazd. No stąd on jest. No nie możesz się spietrać, nie? No trzeba. Musisz wziąć, wyjechać i się puścić. Jakby tak ślisko nie było. Chociaż tylko koniec jest śliski. Nie, to jest okej. Chicken wire całkiem spoko. To co, jebiemy to czy... Prędkość, jest kawałek, jest, ta bula jest taka troszeczkę. Ona jest tak, taka, że nieprzyjemnie się no. Wydaje. On jest taki, że chyba go trzeba troszeczkę tak... Wybić? Mi się wydaje, że niekoniecznie, bo on troszeczkę do góry daje, ale nic się nie stanie raczej. To co, pany? Nie wiem, ja się cykam. Też się kurwa cykam. Radek? No to każdy się cyka, bo to już jest taki większy wieczorek, nie? Jakby ktoś
ktoś cię naprowadził tam. Prędkością przede wszystkim. Także... No kurwa, teraz mi musi ktoś dzwonić. Nie obram. O, no, oczywiście, że... Dużo płyciej niż mi się wydawało. Czyli on rzeczywiście mało bije. Jego pasowałoby no. troszeczkę ciutkę, no. Małego bamię chłopika trzeba. Dokładnie. No. Ja. Ale jestem strasznie zadowolony. No i słuchajcie, pykło. Naprawdę jestem z tego powodu mega szczęśliwy. No i nie było tak źle. Generalnie mam wrażenie, że przeszkoda jest bardzo dobrze zbudowana i po prostu sama niesie. Ale przełamanie się do niej i tak, no dla mnie było dość dużym wyczynem. Ja wiem, że dla wielu osób prawdopodobnie to jest no, naprawdę nic i jest to łatwe, ale rok temu jeszcze bałem się skoczyć tego dropa, którego dosłownie przed chwilą widzieliście. Poza tym, jak mawiał klasyk, because I got responsibles now, grown up, I got kids. A lot of people say you can't smoke dope and get drunk when you have kids, and that's not true. You can, but you still get up in the morning. That's being responsible. Pasuje na drugi dzień wstać i iść do roboty, więc wolę progresować sobie spokojnie, w swoim tempie. Ojej. To już wszystko, co mam dla Was na dzisiaj, a jeżeli chcecie obejrzeć któryś z poprzednich filmów z serii Uczymy się latać dropy, zachęcam do kliknięcia w któryś z filmów na kartach, które się teraz wyświetlą. Cześć!